I to się ceni w dobrych kosmetykach. Wow, to wam powiem, że nic nie lata. Siemaneczko, z tej strony Patty. W dzisiejszym odcinku będziemy testować najnowsze kosmetyki piankowe Agamato. Testować będziemy set kolekcjonera. Zamówiłam go ze strony internetowej Agamato i kosztował on 190 zł. Zestaw jest w formie domku. Na głównej ściance jest napisane "Witam w piankowym świecie Agamato", a poniżej jest zdjęcie Agi Grzelak. I tutaj widzimy piankowe buźki wokół niej. Na samej górze, na dachu domku są trzy chmurki. Na odwrocie również są chmurki oraz logo Agamato. Po boku co się znajduje? Mamy odnośnik do Instagrama agamato.pl, do strony internetowej agamato.pl oraz hashtagi Agamato. I z tej strony również mamy pianki. No to słuchajcie, już nie zwlekajmy, tylko sprawdźmy wnętrze. I zestaw otwiera się w taki oto sposób. Dobra. I mamy tutaj główne aspekty marki, czyli że jest produkowane w Polsce, nie testowane na zwierzętach, do recyklingu, z ekologicznych składników, dla każdego typu skóry i bardzo fajnie, że jest tutaj chrześcijańska, siedmiokolorowa tęcza. A na odwrocie mamy to samo. Dobra, a w środku, co najważniejsze, znajduje się 5 naszych piankowych kosmetyków. I tym samym zabieram was na dół, żeby je przetestować. Do przetestowania mamy 5 buteleczek Agamato. Wszystkie są o zapachu sernika, w kolorze białym oraz z niebieskim koreczkiem. Na samej górze jest logo Agamato. Wygląda jak pisane ręcznie, kredką i to jeszcze. Czyli bardzo fajny taki akcent dziecięcy. Poniżej, na samym środku w sumie, znajdują się na każdej buteleczce buźki. I są to takie pianki małe. I zwróćcie uwagę, że każda ma inną minkę. Tutaj jest dziubek, ta jest roześmiana, z zamkniętymi oczkami, ta jest uśmiechnięta z otwartymi oczkami, ta puszcza oczko, a to po prostu jest uśmiechnięta. Na samym dole mamy informacje, do czego służą produkty. Przykładowo pierwszy jest do mycia ciała, druga pianka jest do mycia rąk, trzecia pianka to jest nawilżenie ciała i to mnie naprawdę mega intryguje, ponieważ będzie to pianka do nawilżenia ciała. A zazwyczaj wiecie, są to balsamy, a to będzie balsam w piance. No mega! Dwie pozostałe buteleczki są już jak widzicie mniejsze. Czwarta buteleczka jest to pianka do mycia twarzy, a piąta buteleczka jest to pianka do nawilżenia dłoni. I to też jest bardzo ciekawe, ponieważ jak do tej pory spotykałam się tylko z kremami. Jeżeli chodzi o piankę do mycia twarzy, to już takie produkty na rynku widziałam i testowałam. No to słuchajcie, mega już się nie mogę doczekać, aż je przetestujemy, więc nie zwlekajmy, tylko lecimy do góry. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczko, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to lecimy z testowaniem! I w pierwszej kolejności przetestujemy piankę do nawilżenia ciała o zapachu sernika. I pianka jest o zapachu sernika z brzoskwiniami. Nie ma tu informacji, że jest z brzoskwiniami, ale na stronie jest. Ale jeszcze sprawdźmy, co Agnieszka pisze o samym produkcie. Trzymasz w rękach uśmiech w piance. Przysięgamy, że nakładanie tego balsamu będzie twoim najłatwiejszym i najprzyjemniejszym do tej pory. Totalnie nowy wymiar pielęgnacji o nieziemskim zapachu sernika. Pianka nie dość, że nawilża i odżywia, to jeszcze ma naturalny skład, który twoja skóra pokocha. Pst. Mimo tego, że jako pierwsze w składzie jest masło shea, balsam zostawia przyjemnie pudrowe zakończenie. Nie kleje się do ubrań, sierści, kocyków itd. Przed użyciem wstrząśnij, przechyl i wyciśnij pachnącą piankę. Następnie rozprowadź ją na skórze swojego ciała. Jeśli pianka dostanie się do oczu, po prostu przemyj ją wodą. W rolach głównych masło shea i olejek awokado. No to testujemy! Wszystko mam ochlapane pianką. Dobra, trochę fail. Może musi się rozgrzać. No i rzeczywiście pachnie jak sernik brzoskwiniowy. Bardzo słodko. Ale teraz sprawdźmy, jak się będzie rozprowadzało na naszej skórze. Na mojej oczywiście. Okej, i wygląda to tak. Bardzo wydajne, ponieważ dosyć mało tego nałożyłam, a naprawdę jest sporo na moim ręku. Że jeszcze spokojnie starczyłoby na drugą rękę. I tak też czy nie. Naprawdę mega intensywne to jest i pięknie pachnie. Było, że się nie klei. No, rzeczywiście nie klei się. Pozostawia taki a la proszek na skórze. Bardziej tu czuję taką wodę z proszkiem, ale to jest w każdym razie lepsze niż klejk. No, rzeczywiście fajnie. Jak wysycha, no to rzeczywiście jest taki bardziej proszek. Super. Okej, no to przechodzimy do kolejnej pianki. Jako drugą piankę przetestujemy piankę do nawilżenia dłoni. Pianka jest w nieco mniejszym size, tutaj mamy 100 ml, poprzednia była 175. W sumie to jest bardzo fajny rozmiar, ponieważ jest to pianka do dłoni. Czyli nie zużyjemy jej tyle, co pianki do ciała, a jednocześnie możemy schować ją do torebki czy plecaka. I nie zajmie nam dużo miejsca. Sprawdźmy, co na odwrocie Agi Grzelak mówi o tej piance.
trzymasz w rękach uśmiech w piance. I to chyba jest na każdej piance. Jaki ma być krem do rąk? Ma nawilżać, odżywiać, szybko się wchłaniać i pięknie pachnieć. No dokładnie. Agamato. To totalnie nowy wymiar pielęgnacji. O nieziemskim zapachu sernika. Pianka nie dość, że nawilża i odżywia, to jeszcze ma naturalny skład, który twoja skóra pokocha. Pst! Nie lubimy, kiedy krem się klei, więc zadbaliśmy o to, żeby po użyciu telefon nie wyślizgiwał się z rąk. Proszę bardzo, sposób użycia. Tak samo trzeba wstrząsnąć, przechylić i wystrzelić piankę na dłonie. Okej. Okay. Jeszcze sprawdźmy, co jest w rolach głównych. Olejek kokosowy i migdałowy. No to super. Obawiałam się właśnie, że wszystkie pianki będą w jednym zapachu i troszeczkę odcinek będzie nudny pod względem zapachowym. Więc zmartwiłam się, gdy zobaczyłam, że każdy jest o zapachu sernika. Myślałam, że będzie to bardziej zróżnicowane. Więc bardzo fajnie, że do każdego sernika są jeszcze dokładane inne nutki zapachowe. W tym wypadku mamy właśnie olej kokosowy i migdałowy. No to testujemy. Dobra. Ja mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej świeży zapach niż poprzedni do ciała. A poprzedni do ciała miał masło shea i olejek awokado. W każdym razie tu jest bardziej wyraźny sernik z brzoskwiniami. Bardziej brzoskwinia tu jest wyraźna. Ale teraz sprawdźmy. Zobaczcie, jaka ta pianka jest świetna. Fajnie, że się nie rozlewa i jest taka sztywna. Mega super, można z niej lepić. Zobaczcie z bliska. Dobra, tak to nie miało wyglądać, chciałam to po prostu zgnieść. No dobra, więc teraz będę wmasowywała piankę w dłonie. Cały czas mam ochotę to zmyć, ponieważ wiecie, pianka to zazwyczaj była na przykład do kąpieli, pianka to golenia nóg, to jest zazwyczaj taki główny kosmetyk dla kobiet, a tutaj jest pianka do pielęgnacji dłoni. No, chyba tego za dużo wzięłam, więc jest to naprawdę bardzo wydajne. Jeszcze spokojnie z kilka dłoni by się wysmarowało tym. Dobra, to trochę może tutaj ręce sobie nawilżę. No naprawdę, sporo tego, sporo, sporo. Bardzo wydajne, więc super. No to dajmy chwilkę dla tej pianki, żeby się dokładnie wchłonęła. I widzimy się za chwilkę. Okej, okay, i widzimy się z powrotem i powiem wam, że naprawdę mam bardzo fajnie nawilżone dłonie. Rzeczywiście nie ma takiego kleju na dłoniach, więc to jest super. Jest takie delikatne uczucie pudru na dłoniach, więc jest spoko. I teraz przechodzimy do pianek kąpielowych, do których będzie nam potrzebna woda. W trzeciej kolejności przetestujemy piankę do mycia ciała. Okej, okay, i przeczytajmy jeszcze sobie opis pianki. Cyk, fuch, i zanim się obejrzysz, już jesteś czysta. Jesteśmy pewni, że ta gęsta mega pianka totalnie cię zauroczy. Nie dość, że myje, to jeszcze ma naturalny skład, który twoja skóra pokocha. Co do obłędnego zapachu już nie będziemy się chwalić. Możesz też używać jej do golenia wszystkiego, czego zechcesz. Sposób użycia tradycyjnie wstrząsamy, przechylamy i aplikujemy na skórę w rolach głównych. Aloes i oliwa z oliwek. No dobra, więc testujemy. Wow, to wam powiem, że nic nie lata. Czyś latało, a tu nie. Czyli jest gęstsze. Jedynie co uderzało, to mój paznokieć o to. Dobra, sprawdzamy. Trzecie. Jaki śnieżek. Ho, dobra. Jestem w tym calutka. Ale okej, okej. No, pianka jest naprawdę fajna. Jest nawet pomarańczowa. Wow, jaka fajoska. Dobra, fajnie, że jest taka gęsta, to można ją podnosić spokojnie, jak spadnie. I pachnie przepięknie, brzoskwiniowo. Jest taka naprawdę bardziej gęsta. Zobaczcie. Dobra, ale koniec zabawy i zabieram się za testowanie. Dobra, czyli powinna się, chciałam powiedzieć, pienić, no ale w sumie to jest pianka, to już jest spienione. No i zobaczcie, ona robi się taka bardziej biała. Czyli się nie wchłonie i tu rzeczywiście musimy użyć wody. I do tego mam miskę z wodą i w tym celu użyję właśnie wody. Okej. Okay. No pianka jak pianka, myje jak każda inna pianka, ale co najważniejsze, możemy odróżnić pianki tym, jaki zapach pozostawiają na skórze po całej pielęgnacji, więc to zaraz się okaże. Dobra, i robimy test zapachu. O jacie, moja skóra pachnie dokładnie tak jak pianka. I jest tak samo intensywny zapach jak pianki. Gdybym zamknęła oczy, to nawet nie rozróżniła, czy wącham piankę, czy wącham skórę. Kosmos. Więc to jest zarąbiste. Po żadnych drogeryjnych piankach tego nie uzyskałam. Świetne. I to jest właśnie najważniejsze i to się ceni w dobrych kosmetykach. Zapach, który pozostaje na skórze. Po kąpieli. I jako czwartą piankę przetestujemy do mycia rąk.
sprawdźmy, co Aga mówi o swojej piance. Dzięki tej puszystej jak chmurka piance, twoje dłonie będą czyste i miękkie, a taka zwykła czynność jak mycie rąk sprawi ci mnóstwo frajdy. Puszysta myjąca pianka do rąk nie dość, że myje, to jeszcze ma naturalny skład, który twoja skóra pokocha. Co do obłędnego zapachu już nie będziemy się chwalić. Jak zwykle przed użyciem wstrząśnij, przechyl i aplikuj na dłonie. I w rolach głównych aloes i olejek migdałowy. No świetne połączenie. Aloes to w sumie nie wiem, czy da jakiś zapach, ale olejek migdałowy na pewno. No to otwieramy. Wstrząsamy. I tutaj również nie słyszymy nic jak potrząsam. Wstrząsamy, przechylamy i aplikujemy. No to jest chyba rekord. Powstał jęzor. Ale pięknie pachnie. Mega pięknie pachnie. Cześć, świetnie wygląda. No to myjemy ręce. Oczywiście ja wzięłam za dużo tego, ale jest to mimo wszystko bardzo satysfakcjonujące. Dobra, no i do wody. Ale pomarańczowa woda, spójrzcie. Okej, ja już osuszyłam dłonie. I pachną bajecznie. Powiem wam, jak tutaj myłam ręce pianką do mycia ciała i teraz ona jeszcze bardziej się ulotniła, to pachnie zupełnie inaczej. Do mycia ciała to była ta. I ona miała oliwa z oliwek i aloes. No nie, tego nie czuję akurat. Ten jest zupełnie delikatniejszy, jak się ulotnił do mycia ciała. Jest taki troszeczkę waniliowy. No coś pięknego po prostu. Ten do mycia rąk jest po prostu bardzo wyraźnie brzoskwiniowo-sernikowy. Świetnie. No to lecimy z kolejnym, już ostatnim teścikiem. I jako piątą piankę przetestujemy piankę do mycia twarzy. Nie wiem, jak ja to zrobię. No będzie wyzwanie. Jeszcze sprawdźmy, co sama Agnieszka Grzelak mówi o tej piance. Mało jest produktów, które zmywają zwykłe, codzienne zanieczyszczenia i makijaż. A Aga ma to! Puszystą piankę 2 w 1. Możesz użyć do mycia dwuetapowego lub najzwyczajniej w świecie od razu na mokrą facjatę. A twoja skóra będzie czysta i mięciutka w dotyku. Pianka nie dość, że myje, to jeszcze ma naturalny skład, który twoja skóra pokocha. Pianka nie spływa ze skóry, więc idealnie sprawdzi się do wszystkich szczoteczek do twarzy. Przed użyciem wstrząśnij i wyciśnij trochę pianki na dłonie. Smaruj piankę w suchą skórę twarzy, aby zmyć makijaż. Dla dokładnego oczyszczenia powtórz ten krok, tym razem na wilgotną skórę. Jeżeli nie masz makijażu, wystarczy tylko drugi krok. Jeżeli pianka dostanie się do oczu, po prostu przemij wodą. Okej, dobra. Gdy nagle okazuje się, że codzienna pielęgnacja sprawia ci dziką przyjemność, nie przejmuj się, to normalne. W rolach głównych aloes i olejek migdałowy. No to testujemy! Wstrząsamy i aplikujemy. Staram się za troszkę mniej tego dać, no bo jednak na twarzy za dużo tego nie użyję. O, niezłe. Pięknie pachnie. Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie wygląda. Dobra, no to myję twarz. No to myjemy. Naprawdę bardzo przyjemne. Czuję, że ona naprawdę pielęgnuje. Jakby nawet nawilżała? Nie wiem. W każdym razie na pewno zmiękcza skórę. Fajnie, fajnie. Dobra, to zmywam. No, proszę. I od razu zmywam makijaż. No to kochani, ja już sobie zmyłam makijaż z policzków i powiem wam, że jest naprawdę bardzo przyjemnie. Nie czuję uczucia napięcia po zmyciu makijażu. To jest taka jakby nawilżona, mięciutka. W każdym razie jest na pewno nawilżona i nie ma uczucia napięcia, więc to jest świetne. Kochani, test pianek Agamato uważam za zaliczony. Naprawdę świetny set, świetny zestaw, idealny na prezent, idealny do pielęgnacji dla każdej kobiety. Bo nie ukrywam, niezła frajda jest używania pianek. Bardzo satysfakcjonująco. I jeszcze mam dla was przeogromną niespodziankę, a mnie mianowicie, na koniec każdego miesiąca będę nagradzała najbardziej aktywnego widza. I te pudełko pełne świetnych rzeczy, kosmetyków, słodyczy, słodyczy z szybkich teścików, z odcinków pełnometrażowych. Ogólnie to będzie Mystery Box, rzeczy z odcinków z całego miesiąca. A zawartość tego Mystery Boxa będziecie mogli zobaczyć na shorcie na YouTubie, na TikToku oraz na relacji na Instagramie. A jest po co być aktywnym. I a propos aktywności, to macie naprawdę szerokie pole do popisu, ponieważ jestem wszędzie. Dwa razy w tygodniu, w każdym
każdą środę oraz piątek o 13 wpada pełnometrażowy odcinek. Codziennie wpadają w shorty z szybkim teścikiem oraz na społeczności. Tam też dużo się dzieje. Więc komentujcie, lajkujcie i bądźcie wszędzie. Tym samym bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnijcie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka!